Hej, witam serdecznie, z tej strony oczywiście Demo i zapraszam was na takie zadanie, które doszło też tutaj właśnie razem z tym DLC The Darkest Dungeon i postanowiłem to nagrać. Chodzi o zadanie fabularne, które nazywa się Zdobycz Pieniacza. Zobaczmy najpierw opis może. Zaskoczeni mnogością kosztownych bibelotów, które odkryto pośród odstręczających piór poczwary, świadkowie jęli debatować, czy nie warto wyprawić się do legowiska bestii. Ostatnio ten pieniacz już się pojawił, zabrał mi przedmioty i musiałem później to jakoś odzyskać. Także zobaczymy, czy... Znaczy tutaj teraz podobno to nie jest tak, że on mi zabrał, tylko możemy sobie zdobyć po prostu takie opadłe z pióro, ze skrzydłem. A, to nie jest DLC, tak? Okej. Okay. To widać z tego update'a było. Plus 10 uników, plus 30% odporności na choroby, czyli pochłania poniżej 75%, plus 30% do odporności na przesunięcia, jeśli pochłania poniżej 50%, i plus 16% do obrażeń od stresu. Okej. Powiem, że to nie jest coś najlepszego. Bo no ja zazwyczaj chodzę z tą pochodnią na wyżej, takie bardziej przedmioty biorę, na takich się skupiam. Ale w ramach takiej prezentacji sobie to zrobimy, też jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, więc po prostu wyruszymy taką ekipą, która no nie jest może za bardzo przystosowana. Mam piąty poziom, szósty poziom, czwarty i szósty na misję, która jest na czempiona, nie? No ale zobaczymy, może będzie okej. Także nie możesz porzucić tej misji, czy na pewno chcesz kontynuować? Oczywiście, że tak. No, że nie można porzucić, to jest dość straszne. I też wziąłem sobie takie przedmioty, które dają mi albo max HP, albo uniki, albo ochronę podbijają jakoś mocno. Bo tutaj po prostu będę starał się nastawić na to, żeby po prostu przetrwać jak najwięcej, nie? Tak też dziś na streamie, żeby po prostu jak najwięcej przeżyć. Ej, prowiantów chyba nie miałem brać, więc po prostu weźmiemy sobie krew na pewno. Nie wiem, tej krwi by się przydało, mam tutaj pragnienie, tutaj nic, tutaj pragnienie. A pewnie trochę by się przydało, kurczę, myślę. Może nawet jeszcze więcej. Dobra, byśmy mogli wziąć sobie serum. Może nawet, nie wiem, czy całe, czy by się aż tyle przydało tutaj tego. Nie wiem, czy on osłabia jakoś. Kurczę, nie bierzemy. Możemy nawet wodę święconą zabrać jeszcze, żeby nam łatwiej troszkę było. Nie, chyba tyle by było, tak myślę. No, tak sądzę, że będzie raczej w porządku, więc spróbujmy. Dobra, tutaj jest wszystko. No, chyba więcej nie potrzebujemy. No, raczej tego też nie nabije nam stresu takiego, tego efektu nowego, który też jest, że mamy stres taki, jak gul na przykład atakuje, ma krzyk, to po prostu stres nam będzie co parę turnie nabijał się. Dobra, także myślę, że to by było na tyle. Jedną możemy krew sobie odłożyć i spróbujmy w takim razie. Jak będzie to wyglądało? Ci, którym dane jest przetrwać to spotkanie, zyskują niekiedy wyjątkowe nawyki. No właśnie. Ciekawe, co to będą za wyjątkowe nawyki. Czy... Znaczy, jak bardzo one się przydadzą. No, widzicie, wchodzimy od razu, jest pieniacz, nie? Upiorny. 14 obrażeń. Mówi się, że lepiej atakować gniazdo pieniacza, bo jest lepsza nagroda za to w ogóle, niż samego pieniacza, co jest dość ciekawą rzeczą. Możemy spróbować, tak, jak najbardziej. Czekajcie, zróbmy w ten sposób i żelazny łabędź. Musimy parę tur po prostu przetrwać tej walki, dlatego tak się staram nastawić na to przetrwanie tutaj, jak najbardziej. Jest jeden, odporność, dobra. Tak, wasza krew dla naszego szczęścia, świetnie. Mam nadzieję, że faktycznie on ucieknie po jakimś czasie, czy coś w tym stylu. Będzie tutaj. Tak to zadziała. Krew, woda i, kurczę, atakujemy. 7. No słabo trochę. Tutaj wiadomo, że krwawienie raczej nie nabijemy na to, czy coś w tym stylu, nie ma co się na to nastawiać. To jest krwawienie. Ale nam krwawienie nabiją oczywiście. Dobra, tu nie będziemy atakować tego, tylko leczymy. Za 5. No to powiem wam, że to może być nie najlepszy wynik tego. Przez chwilę mi tak przeszło, że... A może bym okultystę wziął, ale to okultysta by się tutaj, myślę, chyba nie sprawdził za dobrze. Dałbym też całej drużynie... Uniki i szybkość. No, całej drużynie poza awanturniczką, bo jak widać nie chcę tego. Ucieka, dobra, spoko. Moglibyśmy oznaczyć też to, jeżeli nam to coś da, faktycznie. Krakanie. Krakanie to ja bardzo często skutecznie mi... ze złym skutkiem często... Czy to kończy? Dobra. 29 krytyk, nieźle! Myślę, taki pieniądz jest do zabicia nawet przy jakimś z przyszłych spotkań, być może. Chociaż on naprawdę bardzo, bardzo dużo obrażeń robi. No, połowę HP mi zabiera, nie? Ja po 7 leczę.
Dobra, jest druga tura. No jest znowu jeden, okej. Osłabienie tym razem, ale spoko, możemy sobie osłabienie od razu ściągać. Tutaj mamy jeszcze te uniki na dwie rundy, więc spróbujmy na tarcia. 18 HP, bardzo ładne obrażenia. 54 zostaje. Demokraczy, no oby tak nie było tym razem. Najpierw leczenie drużynowe może, po 4, 4, 3. Nie jest źle, to lepiej niż jak 7, nie daję jedną osobę. Drżenie mordu. Niechaj ludzcy mają nas w swojej opiece, dzięki sam bro. Bardzo za wsparcie. O, jestem na pierwszym miejscu, super, to nie mam możliwości teraz puszczenia łabędzia. 31, spoko. Zobaczmy dalej, krytyk kolejny, bardzo ładnie. 2 HP tylko, proszę nie uciekaj teraz, dziobnięcie, 12 znowu obrażeń. To jest... Przypomnę tylko, że na czempionie ten poziom trudności tutaj jakby, także no... Jest ciężko, pięknie. Strategiczna przewaga. No nie wiem, jak rozwalenie gniazda ma nam pomóc tutaj. Ale zobaczymy. Z gniazda lecą trapezohedrony do 7 nawet. O kurde, to się może naprawdę bardzo opłacić, jeżeli tak będzie. To naprawdę bardzo, bardzo na to czekam i bardzo na to liczę, że aż tyle będzie. Dobra, teraz może damy tobie... O właśnie, jest krytyk, świetnie. No pieniężna raczej się nie zabijemy, nie? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było wykonalne tutaj w ogóle. Ale spróbujemy go obić, oczywiście nie będziemy czekać. On ma 63 uniki jeszcze, nie? To jest bardzo dużo. Oczywiście lot i uciekam. I na do widzenia, full stresu na nabił jeszcze. Skubany, kurde. No zobaczymy przynajmniej. Odwaga, proszę bardzo. I teraz inni nie powinni mieć takich nawyków, bo zredukowałem stres. Ej, nie mieli, faktycznie. Świetnie. Brothers, dziękuję bardzo za followa. No, nie jest to 7, ale jest naprawdę sporo. Możemy kontynuować przygodę, chociaż tu już nic absolutnie więcej nie ma. To jest tylko jedna kratka, więc to jest tyle, nie? Ej, no bardzo przyjemnie było. Trochę tego stresu jest, ale... Mamy też item, mamy też naprawdę bardzo dużo złota, bo 17725 po tej wyprawie. No i trochę expa, nie? 4 punkty doświadczenia, tutaj 3. Spokój, plus minus 15 obrażeń w pierwszej rundzie. Zastąpione ciekawość, to trzeba zdjąć. Obsesja w punkcie samouwielbienia. I jeszcze... Minus 5 do uników. No, to słabo. To nieporadność, trzeba zaleczyć i tą jeszcze. I tam jeszcze tam. Plus 15 szans na sądzę, okej. Może Rutherforda byśmy najpierw wyleczyli. Aż. Możemy zrobić tak. I damy dwa sloty. To będzie taniej. Nieporadność. Proszę mi tutaj to zaleczyć. I czekajcie, gdzie to ten miał? Mięczak. Nie, ty miałeś mysok. Spokój, no właśnie. Dobra. Zaleczymy to sobie, a resztę damy na... na zabawy jakieś, nie? Na redukcję stresu i tak dalej. Wypadałoby coś tutaj zrobić. Swoją drogą, dostałem też kolejne plany tutaj. Mam wybudowane na razie z tych nowych budynków teatr lalkarski. To jest tylko tyle. Sprawdź kruczą od... Bo to właśnie ten unikalny. No to stanę, no. A, nie, przepraszam. Nie. Ej, stwórz drużynę z za... Jakich? Zainteresowanych? Nie, nie może być to... Zainteresowanych? Nie wiem. Bohaterów. Nawyk. Okej. Okay. Plus odporność. To jest plus 33% odporności na choroby. Zastąpiony szabrownik. Ten nie ma. Ten też nie ma. Chyba i... Ty też nie masz, tak? Jeżeli chodzi o sam nawyk, no to bez rewelacji, nie? Ale na pewno fajne są te itemy. Więc tak, słuchajcie, tutaj sobie zrobiłem ten teatr lekarski, który łagodzi stres podczas bezczynności w osadzie 10 tygodniowo, czyli co wyprawy, co turę po prostu. Znaczy, no, co jeden, nie? Znaczy 30% to jest nieźle, nie? Ale sam fakt z tymi chorobami to tak... Wystarczy badaczka w sumie odpoczynek, nie? Żeby pozbyć się całkowicie chorób. Ale do norowiska pewnie bardzo przydatne, no to prawda. Tylko, że daje jedną postać tylko, nie? Kamarz, dzięki bardzo za tego Lutza kolejnego. One more Lutz. Tutaj brakuje trochę. Chyba nie zaraz można było sobie podkręcić permanentnie. Fajna sprawa.
Ech, dzięki za follow. No, ale generalnie no, fajnie wyglądają te nowe budynki. Myślę, że coś tutaj by można było pokombinować. Mamy na przykład szkarłatny hak, monument pamiętający tylko poświęcenie. Procent od zaoszczędzonego złota, 5% tygodniowo. Blask pochodni przynosi więcej korzyści. Spichlerz, każdego tygodnia trafia do ciebie nieco darmowego prowiantu. Każdego tygodnia powstaje kilka, dwa butelek krwi. Też fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. No nie tak dużo brakuje do tego wybudowania. W sumie bym to nawet może zrobił. Dom lepki i ręki, bo ta krew często schodzi, a tak wcale dużo już jej nie mam. Zobaczcie sami, mam jej ile no? 5 sztuk? A tutaj nie zobaczę, bym musiał tutaj przejść. Nie, nie za niski na pewno, czekajcie. Ile mamy tutaj? 5, no to... Mało. Blask pochodni przynosi więcej korzyści, każdego tygodnia trafia do ciebie nieco darmowego prowiantu, to już było. Bohater wiałowca nagród schiena cmentarna oprych, plus 2 krytyki, plus 5% do szansy na zwiat, całkiem nieźle. Bohaterowie krzyżowiec kapłanka Flageolant, plus 10 do odporności na ogłuszenie, plus 10 do biegłości leczniczych. Bohaterowie kuszniczka łowczy z bromis, plus 4 do celności, plus 10 max HP, też bardzo fajne. Bohaterowie antykwariuszka, okultysta, badaczka zarazy, plus 15 do szans na wywołanie zarazy, plus 15% do szans osłabienia. Błyskotki związane z mądrością redukują stres o 15. Bohater Arlekin, minus 10 do obrażeń od stresu, plus 2 szybkości, kurtyna, plus 20 do obrażeń po prostu. No i tutaj jeszcze ognisko outsiderów, 2 punkty wytchnienia więcej, jeśli posiadasz co najmniej jedną abominację, jedną awanturniczkę lub jednego trendowatego. Też całkiem fajna rzecz. Także cóż, to było tyle, jeżeli chodzi o Darkest Dungeon. Taka krótka rzecz, ale chciałem po prostu jeszcze ogarnąć tą i pokazać wam tą misję, jaką tutaj mieliśmy. Ptakiem. Myślę, że całkiem ciekawa i że warto to było zrobić. Trochę zawsze... Zabawy było. I trochę złota też wpadło. Także cóż, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam na kolejne wyprawy w Darkest Dungeon. Niedługo pewnie wyruszymy też i tutaj, do... na dziedziniec, na upiorną rozrywkę do Barona, który nas zaprosił do działu w jego pokrętnych gierkach, ponieważ mamy już wiele zaproszeń tak naprawdę, więc można sobie z tego skorzystać. No i cóż, to było tyle. Dzięki wielkie raz jeszcze za uwagę, zachęcam do oceny, do komentowania, no i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem w Darkest Dungeon. Trzymajcie się i cześć!